Dzień dobry, witam Państwa na konferencji po meczu 12 kolejki T-Mobile Ekstraklasy PGE GKS Bogatów, KGHM Zagłębie Lubin. Bardzo proszę o komentarz do tego meczu trenera gości, pana Jana Rubana. Dzień dobry. Wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, na jakie spotkanie, z jakim rywalem będziemy grać, a mam tu na myśli przede wszystkim to, że w ostatnich spotkaniach IKS Bełchatów pokazał naprawdę bardzo dobrą formę. Wydaje mi się, że w tym momencie są w najlepszej formie sportowej w tym sezonie i to nie jest przypadek. Bardzo dobre spotkania i z Lechią, i z Jagiellonią, i ze Śląskiem Wrocław. I czekało nas trudne zadanie. I po wyniku 1-0, kiedy strzeliliśmy bramkę, myśleliśmy, że rzeczywiście wejdziemy w mecz, będziemy lepiej grali, bo to był strzał z dystansu, bardzo dobry, zresztą trudny do obrony, ale szczerze trzeba powiedzieć, że wtedy, kiedy my byliśmy przy piłce, niewiele mogliśmy zrobić. Bełchatów, drużyna grająca agresywnie w defensywie, nie pozwalała nam za wiele i dzisiaj nie możemy powiedzieć, że zaprzepaściliśmy jakieś okazje bramkowe, sytuacje, bo stworzyliśmy ich bardzo mało i po prostu przegraliśmy zasłużenie. Bełchatów był zespołem lepszym i wypada tylko pogratulować. Dzień dobry wszystkim. Zdobyliśmy dzisiaj bardzo ważne 3 punkty. Chciałbym podziękować swoim zawodnikom, wszystkim zawodnikom za to, że mając dzisiaj te 3 punkty po bardzo dobrej grze, pokazali charakter przede wszystkim po tych ostatnich spotkaniach, gdzie w Jagiellonii troszkę sędziowie mieli wpływ na wynik, że zespół się nie załamał. Pokazuje to w kolejnych spotkaniach, że w tak trudnym momencie sobie potrafi poradzić z presją i wygrać tak trudne spotkanie. My zdawaliśmy sobie sprawę, że Zagłębie w ostatnim spotkaniu też to nie będzie łatwy rywal. Ma naprawdę wielu dobrych piłkarzy. I to spotkanie zapowiadało się naprawdę ciężko. No, z przebiegu meczu myślę, że stworzyliśmy dużo więcej sytuacji niż goście. Szkoda, że nie wszystkie wykorzystaliśmy. Jeżeli chodzi o zmianę w przerwie Marcina Żebłakowa i Tomka Wróbla, chciałbym podziękować za grę. Ta zmiana nie była do końca spowodowana tylko tym, że słabo zagrali. Wejście Dawida Nowaka i Pawła Buzały to był taki nasz plan B, ale mieliśmy to zrobić troszkę później, w drugiej połowie. Jednak przy wyniku 1-1 chcieliśmy zaryzykować i ten plan B wcieliliśmy trochę szybciej w życie. Także jeszcze raz mówię, Tomek Wróbel i Marcin Żebłaków to nie była zmiana podyktowana tym, że grali słabo. Oni swoje zadania w tym meczu spełnili. Jeśli chodzi o przyszłość tego zespołu, to myślę, że nadal będziemy ciężko pracować i skupiać się na pracy z dnia na dzień, tak aby ta nasza gra była coraz lepsza, a punkty pozwalały w tabeli awansować wyżej. Jeżeli chodzi o te wyjazdy, bo przed nami kolejny mecz wyjazdowy i ta seria długa bez zwycięstwa, trochę patrzę na to wszystko w ten sposób, że do 3 razy sztuka. W Gdańsku zabrakło skuteczności, trochę sędzia też nie pomógł. W Gdańsku, w Białymstoku zagraliśmy dobry mecz, nie wygraliśmy, nie wiadomo dlaczego, także liczę, że do 3 razy sztuka i w Kielcach przyjedziemy punkt. Tak bym sobie życzył i dziękuję jeszcze raz swoim zawodnikom za bardzo dobry mecz.